W środowy wieczór ratuszową scenę zawładnęły trzy sceniczne legendy. Pod szyldem Old Spice Girls wystąpiły przed legionowską publicznością Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska i Barbara Wrzesińska. W tym składzie artystki rozśmieszają rodaków od ponad 2 lat. I to z dobrym skutkiem, gdyż swój, jak same mówią, babski kabaret oparły na solidnych literacko-muzycznych podstawach. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki kolaż i duetów, i tercetów, i trochę zabawnych piosenek, i no cóż, trochę aktualnych żartów. My sobie to modyfikujemy zgodnie z sytuacją realną i aktualną. Jest trochę o życiu, trochę dowalamy facetom. Wydaje mi się, że staramy się, żeby to było blisko życia. I jak publiczność reaguje śmiechem, to znaczy, że trafiłyśmy. Sądząc po reakcjach publiczności, urokowi trzech dam legionowo uległo od pierwszej minuty dwugodzinnego spektaklu. Pomógł w tym również ich zawodowy profesjonalizm, który sprawił, że skecze i piosenki podały naprawdę po mistrzowsku. Razem do Europy, chłopy, ach te chłopy, każdy z nich nam brat i swat. On z PO albo z PiS-ka, a czyś czwany jest. Gdyby trzymać bez niego, powiem brawo, PiS. Przywiozłyśmy trochę humoru, ponieważ jest smutno, wszyscy są podenerwowani. Jesteśmy odtrutką na to, co się działo w niedzielę. Niesiemy uśmiech i radość wieku dojrzałego. Patrząc na sceniczną werwę artystek, niejeden widz zadawał sobie pewnie pytanie, jak one to robią. Tyle, że bohaterki wieczoru same także tego nie wiedzą. To są chyba geny, to jest chyba usposobienie. A poza tym też jest taka forma trochę czasami na wynos, bo bywają momenty, gdzie się ładuje akumulatory i czyta się książeczki i się ziewa i rozluźnia i relaksuje generalnie rzecz biorąc, po to, żeby mieć potem siłę do ataku. W środę bez wątpienia zakończył on się sukcesem. Jego tajemnicę rozwikłać jest stosunkowo łatwo. Pod angielską nazwą Old Spice Girls sprzedały po prostu to, co Polacy od dawna także określają w trzech słowach. Stare, ale jare.